Dzień dobry, a ze mną w studiu jest Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zbliżają się wybory, no to będą wybory, które jak każde praktycznie zdecydują bardzo o naszym życiu, zdecydują również o tym, co będzie działo się przez najbliższe 4 lata. Pan obserwuje cały czas sondaże, pan obserwuje to, co się dzieje, jeżeli chodzi o tendencje, o preferencje wyborców. Jak to się teraz plasuje? Wydaje się, że w miarę pewna jest przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad resztą partii opozycyjnych. Ale czy można właśnie z tych sondaży to wywnioskować? Jeżeli spojrzymy na sondaże i to te wszystkie, które były wykonywane od momentu ogłoszenia kampanii wyborczej, zarządzenia wyborów, to było około 40 różnych sondaży do chwili obecnej, to bodajże w 2 przypadkach możemy poddać wątpliwość, czy Prawo i Sprawiedliwość uzyska samodzielną większość. To chyba niewiele, 2 przypadki, prawda? Tak, 2 albo 3 przypadki takie były. W pozostałych ta większość jest zapewniona raczej. W kilku jest to na granicy, ale pojawiają się też sondaże i tu jest dosyć duża grupa, gdzie Prawo i Sprawiedliwość może oczekiwać dosyć bezpiecznej większości w okolicy nawet 250 mandatów. A czy to prawda, że liczy się w takim razie tendencja, a nie dany sondaż? To znaczy po prostu trzeba zebrać te wszystkie sondaże, no tak jak my przed chwilą zrobiliśmy, 40 sondaży i mniej więcej z tego można wyczytać, jaki będzie układ tych preferencji wyborczych podczas głosowania, bo z jednego sondażu tak naprawdę nic nie wynika. Znaczy, jeden sondaż to jest zawsze za mało, tym bardziej, że przy każdym sondażu należy wziąć pod uwagę, że nie jest to narzędzie doskonałe. To nie jest coś na zasadzie, że bierzemy wielki aparat, umieszczamy go na orbicie i uzyskujemy doskonałe zdjęcie społeczeństwa czy też nastrojów społecznych. To tak nie działa. Każdy sondaż zawiera w sobie ryzyko błędu, a przy dużej grupie możemy wyczytać pewne faktyczne tendencje, po których możemy wnioskować oczywiście też z pewną dozą prawdopodobieństwa, jak mniej więcej powinny ukształtować się wyniki już ostatecznie w dniu głosowania. Przy czym ciągle jesteśmy narażeni na swego rodzaju niebezpieczeństwa, choćby fakt, że nie wszyscy respondenci chcą udzielić odpowiedzi. No właśnie, jest też spora grupa niezdecydowanych, prawda, które też może wpłynąć w ostatniej chwili na wyniki tego głosowania. Tak, nawet w tych wyborach szacuje się, że około 1/4 wyborców może podjąć decyzję już nad samą kartą wyborczą. Oczywiście możemy w pewien sposób określić, jakie to są grupy wyborców, czyli między kim a kim się wahają. Kwestie proporcji między poszczególnymi grupami są tutaj bardziej otwarte, no ale to jest jedna część. Wyborcy niezdecydowani. Odmowy to jest druga, ale też bardzo ciekawym zjawiskiem jest występujący wielokrotnie, nawet w polskiej historii 30-letniej demokracji, czyli nie tak w sumie długiej, zjawisko podawania innej preferencji niż faktycznie... Czyli po prostu nie chcemy się przyznawać. Tak. Na przykład głosujemy na Koalicję Obywatelską, ale mówimy lepiej powiedzieć, że PiS, albo głosujemy na PiS, powiedzieć lepiej głosujemy na Koalicję Obywatelską. Takim klasycznym przykładem była Samoobrona na początku wieku, która w sondażach uzyskiwała bardzo niskie poparcie, po czym w samych wyborach wystrzeliła na paręnaście procent. Czyli tak naprawdę te sondaże, to co czytamy, nie jest w to wyrocznie. Tak naprawdę ta decyzja zapadnie 13 grudnia. Nigdy nie. Przepraszam, 13 oczywiście października. Tak, 13 nam się często z grudniem kojarzy, ale tak, 13 października mamy głosowanie. Sondaże są tylko i wyłącznie pewną podpowiedzią, pewnym obrazem, bardzo niedoskonałym, ale dopiero w niedzielę odbędzie się głosowanie, a tak naprawdę wyniki już ostateczne poznamy tam dzień, być może w niecałe 2 dni później, kiedy już wszystkie protokoły spłyną do Państwowej Komisji Wyborczej, wszystko zostanie podliczone i będziemy dokładnie wiedzieć, jak będzie wyglądać scena parlamentarna przez kolejne 4 lata. Czyli tak naprawdę nic nie jest jeszcze przesądzone. A jak to wygląda, proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o te procenty? No bo tak zwykły wyborca może usiąść do tych sondaży i przeczytać, że przecież partie opozycyjne mają więcej niż partie prowadząca w wyborach, w tych wszystkich sondażach mają więcej procent. W sumie, dlaczego to się tak przelicza, że jednak tych mandatów zawsze dostaje więcej zwycięzca? Po pierwsze należy pamiętać o tym, że mandaty nie są dzielone na poziomie całego kraju. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale w wyborach do Sejmu mamy 41 okręgów wyborczych i mandaty są dzielone w tych okręgach. Przykładowo w okręgu 9 to jest Łódź oraz powiaty Łódzki Wschodni, i Brzeziński. Mamy 10 mandatów i to tutaj będzie dzielone względem poparcia nie ogólnokrajowego, tylko liczby głosów zdobytych dokładnie w tym okręgu. I są to jeszcze wybory proporcjonalne, czyli wchodzi tutaj tak zwana słynna metoda Donta. Tak, tylko tutaj metoda Donta
wokół niej stworzono pewną atmosferę tego takiego straszaka, że ten zły dąb, który nam wypacza w wyniku głosowania, badania wskazują, że dużo większe znaczenie ma to, jak jest podzielony kraj na okręgi i ile tych okręgów jest. Pamiętam, jest 41, czyli mamy średnio tam około 11 mandatów w okręgu, a są przecież systemy dążące do jak największej proporcjonalności, tak jak choćby system stosowany do wyborach do Parlamentu Izraelskiego, czy w Holandii, gdzie mamy de facto jeden okręg wyborczy. Wtedy metoda, czy to będzie Don czy San Legi, tak naprawdę ma bardzo niewielkie znaczenie. Przy mniejszych okręgach, a no to różnie się ocenia, w mojej opinii okręgi przy średniej 11 są to okręgi małe. Tak naprawdę mamy jeden okręg duży w Polsce, tylko jest to okręg warszawski, 20-mandatowy. Tutaj metoda zaczyna mieć znaczenie i akurat metoda Donta daje pewną premię najsilniejszemu w okręgu. Czyli im większa partia, im więcej zdobywa, no nie większa, ale im więcej zdobywa w wyborach, tym będzie miała po prostu więcej mandatów i stąd to się bierze, że nie jest to proste takie przeliczenie procentów na miejsca w parlamencie. Że... Tak, dwa najczęściej popełnione błędy. To jest pierwszy właśnie wzięcie wyników ogólnopolskich, spojrzenie, aha, 38% to będzie 38% mandatów. Nie, tak to nie działa. A drugi, niestety spopularyzowany przez różnego rodzaju kalkulatory internetowe, jest to przenoszenie poparcia ogólnokrajowego, czyli powiedzmy PiS 42, Koalicja Obywatelska 28, SLD 12, dokładnie do danego okręgu. To tak nie działa. W poszczególnych okręgach poparcie dla poszczególnych ugrupowań, poszczególnych list będzie odbiegać od poparcia ogólnokrajowego. A więc jak słyszymy, tak naprawdę sondaże dają nam tylko pewien obraz, pewne preferencje, ale tak naprawdę to wyborcy zdecydują przed urnami, jaki będzie wynik już niedzielnego głosowania. A więc zachęcamy do tego, żeby pójść do urn i samemu zdecydować, na kogo odda się głos. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.